Dziś, bracia i siostry, mamy wieczorem dwa takie dramatyczne teksty, bo opowiadające o dwóch odejściach. Paweł, odwiedziwszy kościół w Efezie, starożytną wspólnotę, wyczuwa, że musi iść do Jerozolimy i Duch Święty dawał mu tego znaki, że umrze tam. I wychodzi ze wspólnotą gdzieś na brzeg. Ludzie padają na kolana, płaczą, bo przywiązali się do niego, pokochali go i są wzruszeni, ale on ostrzega ich, aby uważali na jedność wspólnoty. Aby ci prezbiterzy, którzy przewodzili tej wspólnocie, pilnowali wspólnoty i samych siebie przed złem, przed odstępczymi naukami, przed rozłamami. Wie jednak, że nieuchronne jest jego odejście. Podobna sceneria i podobny klimat jest w Ewangelii, kiedy Jezus modli się do Boga, prosi Go, aby uczniowie zachowali jedność i aby świat nie pochłonął ich, żeby nie zapomnieli o celu swojego życia i o tym wszystkim, co dla nich Jezus zrobił, bo wypełnił ich życiem wiecznym w sobie. Obydwa teksty są dość wzruszające. Wzrusza nas to dogłębnie, bo jest to dowód autentycznej troski Jezusa i Pawła o jedność tych ludzi i o to, żeby nie zgubili gdzieś po drodze celu życia, jakim jest życie wieczne w Bogu. Jest to dowód prawdziwej troski, prawdziwej miłości. A miłość, jak wiemy, w naszym świecie jest spłycona chociażby przez te płytkie ekrany telewizyjne i świat ducha, całe szczęście, zachował głębię miłości, głębię troski. Już nie ma jakichś aktorów, chociaż jest dramat. Prawdziwa troska o drugiego człowieka jest rzadkim zjawiskiem, dlatego że prawdziwa troska jest troską o nieśmiertelność, troską o życie wieczne, o to, żeby ktoś nie zginął. Nie żeby się komuś dobrze działo przez tydzień czy przez rok, tylko żeby nie zginął w wieczności. A to, co rzadkie, bracia i siostry, na tym świecie jest tym cenniejsze i tym bardziej poszukiwane. O wiele częściej w naszych relacjach międzyludzkich pojawia się troska o siebie samego, egocentryzm, albo udawanie troski o kogoś, albo płytka troska. Zaledwie o dobra materialne, o wykształcenie, o zdrowie, o finanse. To są troski krótkoterminowe, a niekiedy nawet zagrażające szczęściu, ponieważ szczęście to jednak coś innego niż mieć wszystko. Szczęście to mieć życie wieczne. I na pewno niejednokrotnie spotykaliśmy się z takimi przejawami troski chorej albo pozornej, egocentrycznej. Narcyzm, egocentryzm, zaborczość, nawet szantaż emocjonalny, usidlenie, manipulacja, zastraszanie, żądanie, roszczenia, presja, wymuszanie uległości. To wszystko może przybrać pozory troski o kogoś, ale w istocie rzeczy jest to albo żerowaniem na kimś, albo posiadaniem kogoś, albo sterowaniem kimś dla zadowolenia siebie samego, a nie dla czyjegoś autentycznego dobra. A dobro, jeśli zasługiwałoby na taką nazwę, może być tylko tym, co jest nieutracalne, czyli wieczne. Więc dobrem możemy nazwać tak naprawdę tylko życie wieczne w Bogu. Troska może być zniewoleniem, gdy dbamy o kogoś po to, by kogoś posiąść i uzależnić. Możemy nawet sobie wmawiać albo komuś, że jest to miłość, ale to jest pasożytnictwo. Manipulując czyimś poczuciem winy, czy poczuciem obowiązku, albo wymuszając na kimś zachowania złością, smutkiem, udając zranionych, opuszczonych, zawiedzionych. Możemy zmuszać kogoś do tego, żeby myślał, że troszczymy się o kogoś, ale tak naprawdę będziemy wykorzystywać kogoś. I na tym tle takich chorych zachowań naszych, toksycznych, uzależniających, niedojrzałych, prymitywnych nawet,
Jezus i Paweł się jawią jako postacie w pełni dojrzałe, bo dbają o życie wieczne. Dbają o to, żeby ktoś nie zginął na zawsze. Jezus i Paweł nie zniewalali nikogo. I nie tyle odchodzą, bo Jezus mówi, odchodzę do Ojca. A przecież sam mówił kiedyś, że najemnik widząc wilka opuszcza trzodę, więc co? Nie zależy mu na tych apostołach, ależ bardzo zależy. Słyszeliśmy w tych tekstach, jak on się modli do Boga, jak on prosi, błaga Ojca, żeby żaden z tych, którym głosił słowo i których kochał, żeby nie zginął. Żeby nie zginął jak syn zatracenia. Nie tyle więc odchodzi Jezus czy Paweł, co raczej usuwa się nawet, możemy powiedzieć, usuwa się, by dać możliwość innym, by odsłonić też Boga Ojca, żeby ten Ojciec Niebieski był bardziej widoczny, bo zdarza się tak, że nie zło, nie cierpienie, nie zły człowiek, nie ten człowiek, który nas odrzuca, tylko niekiedy nawet człowiek, który nas bardzo kocha i autentycznie może nam przysłonić Boga. A to byłaby największa strata. Ludzie są dziećmi Boga i celem człowieka wobec drugiego człowieka na tym świecie jest raczej mu odsłonić go niż zasłonić nawet dobrem, nawet byciem dobrym dla kogoś. Można też zasłonić Boga. Troskliwość więc, jaka tutaj nam się ujawnia w tych tekstach, jest cechą miłości takiej aktywnej. Miłości, która szuka czyjegoś dobra, nie ograniczając się nawet do poszukiwania samego dobra, ale nawet posuwając się nawet do poświęcenia, do usunięcia się, do odejścia. Nawet za cenę straty osoby, którą się kocha, byleby ta osoba nie straciła samej miłości, samego Boga. Troska to przejęcie się kimś, tak najprościej mówiąc, ale też przejęcie się czyimś celem, czyimś sensem, czyimś trwaniem na wieki. Nie ogranicza się tylko do zrobienia czegoś dzisiaj, teraz, doraźnie, ale też myśli, czuje, współodczuwa i modli się, błaga o to, żeby ktoś nie zginął i żeby miał życie wieczne. Taka troska prawdziwa, wiarygodna, autentyczna, oryginalna, wypływająca z miłości Ducha Świętego, jak widzimy, jest taka dynamiczna. Nie pozostaje w miejscu. I świadczy też o żywości, dynamice czyjegoś ducha. Wychodzącej z siebie, zmierzającej do kogoś, albo nawet usunięcia się z czyjegoś życia, aby tylko Bóg był bliższy tej osobie niż nawet ja. W języku łacińskim słowo troszczyć się, curare, jest bardzo bliskie w wymowie słowu currere, czyli dążyć, podążać, zmierzać do celu. Tak jakby ta święta troska musiała ciągle podążać nawet na śmierć, jak w przypadku Jezusa czy Pawła, byleby ktoś żył. Zobaczmy, Jezus i Paweł nie uciekają, lecz zmierzają do śmierci, byleby ci, którym głosili słowo życia, mieli życie wieczne. Umrzeć za tych, za których chcą złożyć siebie w ofierze. Oto troska, poświęcająca siebie. Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, że się poświęca za nich. On nie tyle ucieka, zostawia ich na tym padole płaczu, co poświęca się za nich. Nie chrześcijanin, ale Platon powiedział, że miłość jest pragnieniem nieśmiertelności. Ale dla kogo? Dla siebie czy dla innych? Jeśli dla innych, to i dla siebie. Jeśli tylko dla siebie, a nie dla innych, to nie wiadomo, czy jest ona osiągalna. Nawet dla tego, kto jej szuka.